Jestem w parku na zdrowiu w Łodzi. W tej chwili znajduję się przy głównej alei prowadzącej od zoo ulicy Konstantynowskiej do dawnego Luna Parku. Tak park wygląda w tym miejscu. Proszę popatrzeć. Widać pięknie rosnące drzewa. I brak jakichkolwiek uszkodzeń. A w tej chwili kieruję się do miejsca, gdzie wczoraj natknąłem się na powalone drzewa. Tych drzew było stosunkowo dużo. Obszarowo, w porównaniu z powierzchnią parku, miejsce to raczej jest, powierzchnia tego miejsca jest stosunkowo niewielka. Po lewej stronie wyschnięty staw widzimy i na nim, za nim zaraz mostek. No ale idziemy tutaj w prawą stronę. Już widzę to miejsce, gdzie leżą powalone drzewa. Wygląda to okropnie. Tak jakby tutaj, w tym miejscu, jakiś kataklizm przeszedł, jakieś tornado. Na teren jest prawie, że nie do przejścia. No, spróbuję tutaj drzewo wyrwane z korzeniami. Tutaj też. Jest to dąb, czyli bardzo, bardzo mocne drzewo w sumie. A tutaj mamy drzewo, też dąb, który jest pochylony i opiera się koroną o inne drzewa. No, obszar ten jest stosunkowo niewielki, trudno mi powiedzieć. Gdzieś patrząc, gdzieś 20 na 50 metrów. Widoki jak w jakimś horrorze. Musiała być tu niesamowita siła, żeby te drzewa zostały w ten sposób powalone. Dosłownie mnóstwo drzew wyrwanych, mocnych drzew, bo to są w przeważającej większości dęby, wyrwanych z korzeniami. Tak to wygląda.
Kolejne mamy drzewa, no w sumie jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo, no z 20-30 drzew. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj się stało, że te drzewa zostały powalone. Tutaj mamy złamaną brzozę, dosyć grubą. No i kolejne powalone drzewa. Musiało się to stać stosunkowo niedawno. No, co prawda dawno tutaj w tej części parku nie byłem i trudno mi jest określić, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Będę starał się to w jakiś sposób doprecyzować w przyszłości. W każdym razie musiało to być stosunkowo niedawno. No tak to wygląda wszystko. Wygląda to okropnie. Piękne drzewa, piękne dęby, tudzież kilka brzóz. O, widzę z drugiej strony w pobliżu pali się jakieś światełko. Idę tam, ale w tym miejscu park już wygląda normalnie, nie ma żadnych zniszczeń. O, jest tutaj kapliczka. Na brzozie, umieszczona na brzozie. Jest to kapliczka, z tego co widać. Ktoś tu musiał być i to niedawno, bo widać świeżo palący się ogień. No jest to kapliczka, jak wynika z obrazku, poświęcona Matce Boskiej. Chociaż znajduje się też tam krzyż. Cofam się, żeby sfotografować, skamerować z daleka całe drzewo, które jest już martwe. Ono nie ma korony ani czubka. Drzewo to jest wypadło ofiarą jakiejś choroby. Zobaczymy,
czy znajdują się na nim jakieś grzyby, bo zazwyczaj na martwych drzewach rosną grzyby, które są oznaką, że drzewo jest już przerabiane. Są tutaj grzyby, jest huba tutaj w wielu miejscach. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest tu na nim huba. Kilka tych siedlistej huby tutaj widać. W pobliżu jest las, w zasadzie drzewa, zupełnie nietknięte przez żywioł, który dotknął drzewa rosnące w pobliżu. Będę starał się wyjaśnić tą zagadkę, co tutaj i a przede wszystkim kiedy to się stało. No i przede wszystkim co się stało, prawda? Że te drzewa tutaj, w jednym jedynym miejscu w parku w ten sposób zostały poddane jakiemuś kataklizmowi. I kto tutaj dołożył ręki, żeby tak się stało? Następnie nasuwa mi się przypuszczenie, że mogła być tu użyta broń elektromagnetyczna w rodzaju harpa, ale nie będę w tej chwili twierdząco na ten temat się wypowiadał, gdyż nie mam dostatecznej odnośnie tego wiedzy. Postaram się to skonsultować z kolegami ekspertami. Dziękuję bardzo.